Strażacy ochotnicy z Kiełpin marzyli o samochodzie dla swojej jednostki, nawet używanym, na przykład w spadku po komendzie powiatowej. Przez myśl im nawet nie przyszło, że ochotnicza straż pożarna w Kiełpinach wzbogaci się o całkowicie nowy wóz. No, bardzo ważne wydarzenie, cenne, bo taki samochód nowy z wyposażeniem to na pewno wynagrodzenie za służbę dla druhów i druhen z jednostki Kiełpiny. Ale zauważyłem, że bardzo mocno lokalne samorządy dbają o to, żeby strażacy byli dobrze wyposażeni. Dzień jest bardzo szczególny, jest wręcz historyczny, bo jest w jednostce od iluś lat pierwszy nowy wóz, którego jeszcze nigdy nie było. Były samochody, ale starsze, a ten jest nowy. Tradycyjnie nowym wozem do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełpinach na sygnale i wśród flar przyjechał burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. Przychodnia rehabilitacyjna w Lidzbarku już zaprasza pacjentów. To kolejny z wielu etapów inwestycji w służbę zdrowia, mających służyć mieszkańcom miasta i gminy Lidzbark i nie tylko. Dzięki współpracy z panem burmistrzem oraz z naszymi wybitnymi magistrami, panią Pstrągowską, magister Pstrągowską oraz panem Mateuszem Woźniakiem, stworzyliśmy dla mieszkańców Lidzbarka oraz okolic punkt rehabilitacyjny, aby nie musieli jeździć daleko, i serdecznie wszystkich zapraszamy. To jakoby jest kolejnym krokiem w rozwoju służby zdrowia. Kolejnym krokiem w wizji, że tak powiem, stworzenia lepszej opieki medycznej w Lidzbarku. Serdecznie Państwa zapraszam. No jest super. To nie chodzi, że teatr jest ładny, czy tam duży, czy obszerny, ale po prostu chodzi o to, jacy aktorzy są w tym teatrze, a to aktorzy są naprawdę wspaniali. Wspaniali ludzie, wspaniała opieka, nie ma kolejek, wszystko jest na czas, także jestem bardzo zadowolony. To nie koniec inwestycji w Lidzbarskiej Przychodni Zdrowia. Możemy uchylić rąbka tajemnicy, że przygotowywana jest inwestycja, która ucieszy wszystkich zmotoryzowanych pacjentów, ale o tym wkrótce. EcoStudio Elektrosystem wraz ze swoimi ambasadorami Kubą Adamiakiem i Saszan zawitało do Lidzbarka. Eksperci od ekologii jak nikt inny wiedzą, że z lekcjami najlepiej do młodzieży dociera się łącząc je z rozrywką. Jesteśmy tutaj dlatego, że prowadzimy EcoStudio Elektrosystem. Jest to program edukacji ekologicznej. Tak naprawdę już czwarty sezon realizujemy właśnie ten program. Coraz więcej gmin, coraz więcej miast do nas dołącza, ale Lidzbark jest z nami praktycznie od początku. Edukujemy o tym, czym są elektroodpady, dlaczego są groźne dla środowiska i dlaczego należy poddawać je recyklingowi. Edukujemy, bawimy, wiemy, że po prostu młodzi tą taką, ten taki cross rozrywki i edukacji po prostu wsiąkają jak gąbka i ta wiedza przyswaja się wtedy najlepiej. No a jestem ambasadorką EcoStudio Elektrosystem, no bo w sumie co to za pytanie tak naprawdę. Myślę, że każdy powinien być gdzieś tam w swoim domu takim ambasadorem ekologii. Szczególnie, że to są naprawdę proste rzeczy. Po prostu trzeba o nich pamiętać na co dzień, wdrażać to i będziemy tak powoli, małymi krokami zmieniać rzeczywistość i otoczenie. Przede wszystkim po to, żeby planeta była bezpieczniejsza, po to, żeby zatrzymać trochę globalne ocieplenie, żeby smartfony, które mamy, nie wylądowały w zwykłym koszu na śmieci, żeby smartfony nie były zakopywane w lesie, czego można dowiedzieć się z YouTube'a EcoStudio Elektrosystem, między innymi z pierwszego sezonu. Co tu dużo mówić, no dzieciaki potrzebują tego typu edukacji. Z EcoStudio Elektrosystem Lidzbark współpracuje od początku, a my już nie możemy doczekać się jego kolejnej edycji. 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy i potrzeby osób z autyzmem. Z tej okazji w Lidzbarku stanęła wyjątkowa ławka służąca do budowania relacji z drugim człowiekiem. Inicjatorką akcji jest Marta Trzcińska. Obchodzimy w Lidzbarku Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, edycja druga. A ja właśnie siedzę na lidzbarskiej ławeczce przyjaźni, która ma zapobiec wykluczeniu społecznemu. Przy udziale praktycznie wszystkich jednostek oświatowych, począwszy od żłobka, skończywszy na szkolnictwie ponadpodstawowym, dziś mówimy o tym, czym jest autyzm. Mówimy o tym, że dzieci i uczniowie z autyzmem są praktycznie wszędzie, są w każdej jednostce. Mówimy o tym, że nie należy się jego bać, a właśnie darzyć te dzieci szczególną uwagą, zrozumieniem, jak i akceptacją.
Do niebieskiego pochodu dołączyły szkoły podstawowe z terenu gminy Lidzbark, przedszkola, żłobek miejski, podopieczni SDS Lidzbark, a także mieszkańcy Lidzbarka. Przemarsz miał swój finał na bulwarze nad Welem. Rozśpiewany, kolorowy i pełen smakowitości. Taki był tegoroczny jarmark wielkanocny w Lidzbarku. Kolorowe pisanki, strójki, różnorodne domowe wypieki i inne potrawy. Tego wszystkiego można było spróbować i kupić podczas niedzielnego wydarzenia. Kolejny jarmark wielkanocny w pełni. Jak Państwo widzicie, zainteresowanie jest ogromne. Udało nam się pobić ubiegłoroczny rekord. Mieliśmy wówczas 30 wystawców. W tym roku przeszło 36. Wszystkie szkoły, wszystkie instytucje kultury, stowarzyszenia, koła gospodyń. To znakomity sposób, aby przygotować się do świąt Wielkiej Nocy. Przyglądając się właśnie na to, co jest wystawione, co jest przygotowane, no aż tak zapiera, że tyle pomysłów i tyle ciekawych różnych aranżacji jest na tych stołach przygotowane. A przede wszystkim ja cieszę się z tego, że jest w dalszym ciągu kultywowana jest kuchnia polska, ta właśnie tradycyjna, którą w domach jeszcze, my jeszcze z domu pamiętamy, nasze dzieci już niekoniecznie. Nie obyło się także bez bogatego programu artystycznego, w którym znalazły się występy podopiecznych szkół i przedszkoli z terenu gminy Lidzbark. W Kiełpinach znajduje się miejsce pamięci, które jeszcze w ubiegłym roku z inicjatywy burmistrza Lidzbarka Macieja Sitarka, sołtysa Henryka Margaszewskiego oraz mieszkańców wsi zostało wyremontowane. Udało nam się odtworzyć miejsce pamięci, miejsce kultu, udało nam się także odtworzyć, odnowić historyczną figurę Pana Jezusa i dziś wspólnie z mieszkańcami dokonaliśmy symbolicznego otwarcia tego miejsca, które mam nadzieję, że będzie służyło kolejnym pokoleniom. Nowe miejsce pamięci to przede wszystkim odnowiona kapliczka, odrestaurowana figura Najświętszego Serca Jezusowego, nowe ławki i alejki. Pojawiły się też tablice z historią Kiełpin oraz w hołdzie poległym w trakcie II wojny światowej mieszkańcom wsi i okolic. W Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku odbyło się tradycyjne spotkanie z najzdolniejszymi uczniami z naszej gminy. Otrzymali oni z rąk burmistrza gratulacje za wybitny talent i ciężką pracę. Dziś wspólnie z uczniami, uczennicami, nauczycielami oraz dyrekcją szkół wspólnie celebrujemy oraz cieszymy się z sukcesów naszej młodzieży, sukcesów, które odnieśli na arenie wojewódzkiej. Mamy jak co roku wielu laureatów i finalistów i stało się swoją tradycją spotkania burmistrza Lidzbarka właśnie z tymi najlepszymi z najlepszych. Dodajemy im jeszcze więcej motywacji, wyróżniamy, rozmawiamy o tych sukcesach tak, aby tego zapału, tej siły na kolejne szczeble kariery edukacyjnej było w nich tej energii jak najwięcej. Wziąłem w nim udział, bo interesuję się biologią. Jest to przedmiot, który lubię. A sam konkurs był w miarę łatwy. Gratulujemy wszystkim i życzymy dalszych sukcesów w nauce. Choć Lidzbarski Amfiteatr dumnie prezentuje się przy Małym Jeziorku już od kilku miesięcy, to jego uroczystego otwarcia dokonano dziś, czyli 26 maja 2023 roku. To wielki dzień dla naszego miasta, w związku z czym świętować to wielkie wydarzenie. Oprócz mieszkańców przybyli samorządowcy różnego szczebla z wiceprezydentem Czitaslow łącznie. Gmina Lidzbark jest częścią naszej wielkiej rodziny Czitaslow. To jest prawie 300 miast na całym świecie, a 37 w Polsce, z czego aż 27 leży na Warmii i Mazurach. No, ta inwestycja jest częścią ogromnego przedsięwzięcia, które nazywa się w sposób bardzo skomplikowany. Otóż jest to ponadlokalny program rewitalizacji miast Czitaslow województwa warmińsko-mazurskiego. Nazwa długa i trochę męcząca, natomiast inwestycje wręcz przeciwnie, tak jak ten amfiteatr tuż obok mnie. Przepiękne miejsce, przepięknie zrealizowane. Ja myślę, że będzie służyć mieszkańcom Lidzbarka położonego nad przepięknym Welem. To jest bardzo ważne dopełnienie jakby zamknięcia infrastruktury takiej dedykowanej lokalnym mieszkańcom miasta Lidzbarka, ale co ważne też dla gości, dla turystów, więc amfiteatr pod dachem będzie stwarzał takie warunki, gdzie wszelkiego rodzaju uroczystości, czy koncerty, czy eventy, imprezy będzie można bezpiecznie organizować i to jest doskonałe uzupełnienie oferty turystycznej. Myślę, że pan burmistrz z samorządem miasta Lidzbarka bardzo dobrze to zadedykował, a co najważniejsze uzyskał dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego, także będziemy dalej współpracować w tym zakresie.
To nie było zwykłe otwarcie i nie skończyło się na przecięciu wstęgi. Przygotowano wiele innych atrakcji, na czele z Gwiazdą Wieczoru, koncertem Stefano Terracino. Dni Rodziny, przygotowane przez niepubliczne przedszkole dwujęzyczne Bajkowy Zakątek w Lidzbarku, to wielkie święto po brzegi wypełnione występami najmłodszych oraz integracją całych pokoleń. To już nasze trzecie obchody Dnia Rodziny i za każdym razem mamy taką piękną pogodę, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Po raz pierwszy nasz Dzień Rodziny odbył się w takim wyjątkowym klimacie, w nowo otwartym amfiteatrze. Jest tu naprawdę cudownie. To jest typowe miejsce do spędzania czasu z rodziną, do dzielenia się z bliskimi, uśmiechami. Rodzice mieli możliwość obserwowania swoich małych pociech na scenie. Po raz pierwszy na tak dłużej występowało 5 grup przedszkolnych, zaprezentowały swoje zdolności, tańce. Było naprawdę cudownie i bajecznie. Wiele wzruszeń, uśmiechów i wspaniałej zabawy, a na koniec tradycyjny tort, którym poczęstowani zostali nawet przechodnie. Oto Dni Rodziny z Bajkowym Zakątkiem. W ostatnich dniach maja w Dłutowie odbył się pierwszy orlikowy turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców o złotą piłkę Wacława Wasieli. Na dzisiejszy turniej przybyło 9 zespołów, które zostały podzielone na 3 grupy. Gramy systemem każdy w grupie, raz 10. Zwycięzcy grup grają kolejne mecze, czyli jedynki grają o podium 1-3, dwójki grają o 4-6, trójki grają 7-9. Jest to kolejna inicjatywa w ramach krzewienia sportu dzieci i młodzieży. To jest kontynuacja pracy Wacława Wasieli. Jest to fajna rzecz. Dlaczego piłka? W zasadzie zajmujemy się wszystkimi dyscyplinami sportu. Piłka też była bardzo bliska tacie, a ta szkoła w Dłutowie, no nie tylko, ale przede wszystkim jest znana z piłki nożnej dziewcząt i chłopców. Dlatego jest tutaj bardzo dobra organizacja, dlatego z nimi współpracujemy i cieszymy się na każdy turniej, który tutaj się odbywa. Już dziś zapraszamy zatem na kolejne turnieje z postacią Wacława Wasieli w tle. Z pewnością będą wciąż odbywać się w Dłutowie. Ochotnicza Straż Pożarna w Kiełpinach obchodzi swoje 90. urodziny. Z tej okazji oprócz tradycyjnych odznaczeń za wyjątkowe zasługi oraz za staż w OSP zaprezentowano również nowo zaprojektowane logo jednostki. No jest to jednak 90 lat istnienia i ma bogato w historię jednostka, jest bogata, by przez te jakby dwa razy co się podnosiła, jak Feniks z popiołu musiała powstać, bo była praktycznie do zera rozłożona i musiała się odbudowywać i jest to w pewnym sensie podziękowanie dla tych druhów, którzy do tego doprowadzili i ta jednostka dalej istnieje, była reaktywowana i istnieje i rozwija się. Na przykładzie dzisiejszej uroczystości 90-lecia funkcjonowania jednostki OSP w Kiełpinach widzimy, jak wielkie znaczenie ma Ochotnicza Straż Pożarna. Jest to praca całych rodzin strażackich, wielopokoleniowa, ale jest to nie tylko praca związana z ochroną, z opieką przeciwpożarową. To jest też swoistego rodzaju ośrodek kultury. To jest też budzenie takiego życia społecznego. Wszyscy tutaj przybyli, wszyscy się cieszą, wzajemnie sobie gratulują. Ochotnicza Straż Pożarna w Kiełpinach prężnie się rozwija. Nowa siedziba, nowe wozy strażackie, stale powiększająca się kadra dobrze wróży na przyszłość. Druhnom i druhom gratulujemy jubileuszu i życzymy tylko rekreacyjnych wyjazdów z jednostki. W poniedziałek 19 czerwca podsumowano 5. edycję akcji Rowerowy Mali. Okazało się, że Lidzbark wykręcił w tym roku szkolnym najwięcej kilometrów, za co otrzyma 10 milionów złotych z przeznaczeniem na ścieżki rowerowe. Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w kampanii Rowerowy Maj. I tym razem się udało i to jest zasługa naszych uczniów, jak i nauczycieli. W tym roku po raz kolejny zamienili auta na aktywny środek transportu, zdrowy środek transportu, czyli rower, hulajnogę czy też deskorolkę. Wykręciliśmy naprawdę sporo kilometrów i myślę, że to przerodzi się na nasze zdrowie przede wszystkim. Wspaniała inicjatywa w Lidzbarku, Rowerowy Maj. Brało udział w nim ponad 600 uczniów i ponad 16 tysięcy wyjazdów, czyli w jedną lub drugą stronę te dzieci się przemieszczały. To jest niesamowita ilość. Zresztą świadczy to o tym, że Lidzbark zajął pierwsze miejsce
w województwie warmińsko-mazurskim. Z tego tytułu otrzymał wspaniałą, ogromną nagrodę, bo 10 milionów złotych na ścieżki pieszo-rowerowe, więc jest to ogromny sukces. W tym przypadku oczywiście sukces włodarzy miasta i gminy Lidzbark, ale przede wszystkim uczniów i nauczycieli, wszystkich mieszkańców Lidzbarka, którzy aktywnie brali w tym udział. Jestem bardzo dumny z uczestników akcji Rowerowy Maj. Dziś podsumowujemy jubileuszową 5. edycję Rowerowego Maja. Ponad 600 uczniów każdego dnia na rowerach, na hulajnogach, ze swoimi rodzicami, często z nauczycielami, docierali niezależnie od aury, niezależnie od godziny, od pory dnia do szkół. To piękna akcja, która teraz przenoszona jest z Lidzbarka na arenę wojewódzką. Kolejne miasta, takie jak Szczytno, takie jak Kętrzyn, dołączają do akcji rowerowy Maj. Sami Państwo słyszeli, rywalizacja w przyszłym roku szkolnym będzie zacięta, ale to dobrze. Wszystkim wyjdzie to tylko na zdrowie. Młodzieżowe drużyny pożarnicze z terenu gminy Lidzbark otrzymały nowy sprzęt, spośród którego można wymienić m.in. nowe torby umożliwiające strażakom udzielanie pierwszej pomocy, fantomy do ćwiczeń, motopompy pływające oraz krótkofalówki. Sprzęt młodym strażakom przekazali starosta Paweł Cieśliński oraz burmistrz Maciej Sitarek. Dostajemy sprzęt motopompę pływającą, fantomy, które bardzo się przydadzą. Dzieci będą na pewno zadowolone. Defibrylator szkoleniowy. I mam nadzieję, że będzie nie dość, że zabawa, ale i nauka. Dla jednostki OSP Stary Dutowo jest to duże znaczenie. Dostaliśmy nowy sprzęt, który pomoże w rozwijaniu się i szkoleniu młodych. Przekazany młodzieży sprzęt będzie służył zarówno do ćwiczeń, jak i w prawdziwych akcjach bojowych. Ostatni weekend lipca to od wielu lat nieodmiennie 3 dni wypełnione zabawą dla całych pokoleń. Zaczyna się w piątek, który po brzegi wypełniony jest koncertami i konkursami dla młodzieży. Najpierw jednak kolorowy korowód jednorożca przeszedł ulicami miasta. Prowadzony był przez Młodzieżową Orkiestrę Dentą, która zagrała koncert, a wystrzał z armat kurkowego Bractwa Strzeleckiego oficjalnie otworzył Dni Lidzbarka. To są wyjątkowe chwile w naszym mieście, wydarzenie 3-dniowe, podczas którego serwujemy atrakcje dla wszystkich grup wiekowych. Mnóstwo dobrych koncertów, duża dawka dobrej muzyki, zawody sportowe, zawody wędkarskie, ale także coś dla największych śmiałków, bo w tym roku nowość, w sobotę podczas Dni Lidzbarka możliwość wykonania skoku na bungee z wysokości około 20 piętra. Ale jak zawsze rozpoczynamy tą przyszłością, tak jak powiedziałem, naszą uzdolnioną młodzieżą szkolną, która odbiera nagrody burmistrza Lidzbarka za osiągnięcia zarówno naukowe, za osiągnięcia artystyczne, osiągnięcia sportowe, ale także udział w wolontariacie. Miasto Lidzbark to wyjątkowe miasto, ponieważ w ostatnich latach bardzo intensywnie się rozwija, czerpie z pieniędzy unijnych, w każdym konkursie praktycznie ma sukces. No i cieszy mnie taka współpraca, dlatego chętnie tutaj przyjeżdżam i Dni Lidzbarka to okazja, żeby pogratulować, podziękować panu burmistrzowi, samorządowi Lidzbarka, ale też mieszkańcom, bo są naprawdę bardzo pracowici i bardzo przez cały rok organizują te spotkanie. Zabawa trwała do późnych godzin, a to dopiero początek. Sobota wypełniona jest atrakcjami w nie mniejszym stopniu. Pierwszy z Dni Lidzbarka po brzegi wypełniony był zabawą, od koncertów i konkursów dla publiczności po nagrodzenie najbardziej utalentowanej młodzieży. To, co się jednak wydarzyło w sobotę, to istne apogeum dobrej zabawy. Kochani, na scenie dzisiaj będzie rockowo zespół Transtime. Wystąpią laureaci konkursów piosenki. Laur burmistrza Lidzbarka będzie wręczany dzisiaj na scenie tym najlepszym z najlepszych. Podobnie było wczoraj, ci najlepsi otrzymali nagrodę burmistrza, a dzisiaj laury za najlepsze wykonania, za talenty, które posiadają i szlifują te perły, które wystąpią dzisiaj na scenie. Gwiazdą wieczoru i zespołem, na który wszyscy czekali, był Enej, który rozhuśtał cały Lidzbark znanymi i lubianymi utworami. Lidzbark zwodował nową łódź, która od dziś będzie atrakcją dla mieszkańców i turystów odwiedzających naszą gminę. Wsparciem finansowym w tej inwestycji okazał się powiat działdowski. Już teraz zapraszam Państwa serdecznie na rejs 3 jezior, czyli na to, aby odkryć naszą piękną przyrodę, naszą okolicę, właśnie płynąc
rejsową łodzią po jeziorze Lidzbarskim, po jeziorze Markowym oraz pływając na jezioro Skomiały. Już niebawem przy pięknych okolicznościach przyrody i przy znakomitej pogodzie zaprosimy Państwa na rejsy. Rejsy pod okiem naszego lidzbarskiego WOPR-u wraz z przewodnikiem, wraz z opowieścią o tym, co jest wokół jeziora, o rezerwacie przyrody, o bogactwie naszych lasów. Serdecznie Państwa zapraszam. Piękna inicjatywa burmistrzów Lidzbarka i przy udziale oczywiście finansowym powiatu działdowskiego udało się tą łódź sfinansować, przygotować ją do wodowania. Cieszymy się bardzo, że udało się wspólnie zrealizować taki cel, który dodatkowo atrakcyjni nasze tereny powiatu działdowskiego, a w szczególności Lidzbark Welski. Pierwszy rejs mamy już za sobą. Na kolejne zapraszamy jeszcze w tym sezonie. Po raz kolejny szkoła podstawowa w Bryńsku uczestniczyła w wielkim finale sprzątania świata w Warszawie. A to dlatego, że zebrała najwięcej elektrośmieci spośród wielu szkół biorących udział w projekcie. Nasza szkoła w tym roku znalazła się wśród 9 szkół, które podczas eventów organizowanych w gminach zebrało najwięcej elektroodpadów. Podczas dzisiejszego wydarzenia mieliśmy możliwość uczestniczenia w ciekawej lekcji przyrody. Oprócz tego mogliśmy usłyszeć Saszan czy Sarah James. EcoStudio Elektrosystem to adresowany do młodego pokolenia projekt w przyjazny sposób przekazujący treści edukacyjne związane z prawidłowym postępowaniem z elektroodpadami, ich wpływem na środowisko oraz możliwością odzyskania cennych surowców. Ludowy Klub Sportowy WEL w Lidzbarku obchodzi 65. urodziny. Z tej okazji rozegrano mecz LKS WEL kontra Żakia Mielnik. Zasłużeni dla klubu otrzymali odznaczenia, a na zakończenie wszyscy zostaliśmy uraczeni serią koncertów. To okazja, by podsumować dotychczasowe osiągnięcia, aby także w sposób właściwy przypomnieć sobie o legendach lidzbarskiej piłki nożnej, aby powiedzieć i wyróżnić wszystkich tych, którzy budowali potęgę LKS WEL-u, ale także z pewnością porozmawiamy o planach, porozmawiamy o tym, co w przyszłym roku, co jest jeszcze potrzebne. Podsumujemy sobie to, co przez 5 lat udało nam się wspólnie zrobić. Zabawa trwała do późnych godzin. Ludowemu Klubowi Sportowemu WEL życzymy kolejnych pięknych jubileuszy. Trójstyk. Za tą magiczną nazwą kryje się miejsce stykania się ze sobą trzech województw. Od kilku lat spotykamy się przy symbolicznym głazie i integrujemy z mieszkańcami sąsiednich samorządów. Każdy z uczestników otrzymał taki oto certyfikat, świadczący o tym, że jesteśmy uczestnikami tego spotkania. Spotkanie ma na celu integrację trzech województw w jednym punkcie styku województwa naszego, województwa kujawsko-pomorskiego i województwa mazowieckiego. Od 8 lat organizujemy wspólnie imprezę, którą nazwaliśmy Razem do Trójstyku. Robimy ją pod egidą Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, które nazywa to międzypokoleniową sztafetą turystyczną. Polega to na ruszeniu się z domu, najprostszym ruszeniu się z domu, czy to jest pieszo, o kijkach, na rowerach, biegiem, konno, czy nawet organizowane są sztafety kajakowe. Z roku na rok impreza przyciąga coraz więcej uczestników, dlatego już dziś zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Razem do Trójstyku. O tym, że jazda na rowerze może być przyjemna, ekologiczna i pożyteczna dla zdrowia wie każdy, ale o tym, że może być również dochodowa, przekonał się w niedzielę Lidzbark Welski, odbierając w Olsztynie z rąk wicemarszałka czek na 10 milionów złotych z przeznaczeniem na wybudowanie ścieżek rowerowych. Program polegał na tym, że liczyliśmy ilość nakręconych kilometrów przez rodziców, przez dzieci dojeżdżających do szkoły. Lidzbark nad Welem wykręcił tych kilometrów najwięcej, stąd największa nagroda ufundowana przez pana marszałka. 10 milionów złotych, które będziemy mogli zainwestować w budowę infrastruktury rowerowej przy drogach wojewódzkich. Dzisiaj wielka chwila dla miasta i gminy Lidzbark, bo właśnie odebraliśmy z rąk wicemarszałka naszego województwa historyczny czek. Historyczny, bo do tej pory nigdy nasz samorząd nie otrzymał tak dużej pomocy finansowej. To w ramach akcji Rowerowy Maj dzieci, uczniowie, nauczyciele, rodzice wykręcali kilometry, dojeżdżając czy to dowożąc
swoje pociechy do szkół. I właśnie dzięki temu, że byliśmy najaktywniejsi, udało się uzyskać pierwszą nagrodę. Zdobyliśmy pierwszą nagrodę w kwocie 10 milionów złotych na ścieżki rowerowe. W Parku Centralnym w Olsztynie było tego dnia wiele atrakcji, od konkursów z nagrodami, rowerowego miasteczka, koncertu Natalii Pawelskiej czy rodzinnego pikniku. Największą atrakcją, oprócz czeku na 10 milionów oczywiście, okazał się Lidzbarski Weluś. W czwartkowe popołudnie nad Małym Jeziorkiem w Lidzbarku wystartował wyjątkowy bieg. Wyjątkowy, bo dedykowany niepodległej, a w dodatku łączący pokolenia. Nasza szkoła zorganizowała pierwszą edycję biegu dla niepodległej w ramach nadchodzącej 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zaprosiliśmy do udziału w dzisiejszym wydarzeniu rodziców, uczniów, pracowników naszej szkoły, wiele instytucji i organizacji, gdyż chcemy, żeby wszyscy wzięli udział w tym wydarzeniu. Zgłosiło się 69 uczniów, 20 kilku jest z klas 1-3, co nas bardzo cieszy. Zgłosiło się również wielu rodziców, co nas jeszcze bardziej cieszy. Uczniów, nauczycieli i rodziców wspierał burmistrz Maciej Sitarek, a nad bezpieczeństwem czuwało Kurkowe Bractwo Strzeleckie i grono pedagogiczne. Ambulans Fundacji Ronalda McDonalda prowadził w Lidzbarku przesiewowe, profilaktyczne badania USG dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Wszystko w ramach akcji Nie nowotworom u dzieci. Zaprosiliśmy do współpracy Fundację Ronalda McDonalda i po raz piąty zaoferowaliśmy naszym mieszkańcom badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów, w szczególności u dzieci. Obejmują one grupę wiekową do 6 roku życia i łącznie udało się przebadać ponad 200 dzieci. Jak co roku w Lidzbarku razem z Fundacją Ronalda McDonalda wykonujemy badania brzucha oraz jąder u chłopców. Są to badania przesiewowe, skupiamy się głównie na poszukiwaniach wczesnych zmian nowotworowych. Natomiast do tej pory wszystkie dzieci są zdrowe, wszystko jest w porządku. Mobilny ambulans fundacji co roku przemierza tysiące kilometrów, odwiedzając miejscowości w całej Polsce. W ciągu 18 lat funkcjonowania programu zostało przebadanych ponad 83 tysiące dzieci. Zainteresowanie możliwością przebadania się pod kątem nowotworu gruczołu krokowego oraz raka jąder przeszła najśmielsze oczekiwania. Zgłosiło się ponad 120 mężczyzn. Jest to badanie nieinwazyjne, polegające na szczegółowym badaniu wyników krwi i serdecznie zapraszamy wszystkich panów do tego, aby się odważyć, aby się badać, aby zadbać o profilaktykę i tym samym zapewnić sobie długie życie. Przyjechaliśmy z Warszawy. Jest to wydarzenie kierowane do mężczyzn. Będziemy wykonywać badanie z krwi PSA w kierunku raka prostaty. Akcja została zorganizowana przez burmistrza Lidzbarka Macieja Sitarka oraz Fundację Medycyny Prenatalnej imienia Ernesta Wójcickiego. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłości będą miały miejsce podobne akcje. Na 6 grudnia zaplanowano w Lidzbarku odpalenie świątecznych iluminacji, w tym choinki i wyjątkowego zaprzęgu świętego Mikołaja, w którym można sobie robić niezapomniane foty, do czego oczywiście zachęcamy. Jeżeli są Mikołajki, to muszą być atrakcje dla najmłodszych. No i jako, że nasi mieszkańcy są wyjątkowo, czy byli wyjątkowo grzeczni, tak Mikołaj od godzin południowych przemierza Lidzbark, przemierza naszą gminę. W tym roku wyjątkowa atrakcja w postaci prawdziwego zaprzęgu świętego Mikołaja, który właśnie jest za moimi plecami. Trwa spotkanie ze świętym Mikołajem. Nie brakuje serdeczności. Zapraszamy do odwiedzenia zimowego Lidzbarka. Zdjęć wykonanych w tak wyjątkowym klimacie nie zapomnicie przez wiele lat. Mieszkańcy Ciborza od świętego Mikołaja otrzymali nie tylko upominki i słodkości, ale i nową drogę, w której otwarciu wzięły udział wszystkie dzieci. Byliśmy świadkami dzisiaj wyjątkowego wydarzenia, w zasadzie wyjątkowego otwarcia czy oddania nowej drogi. Drogi, której będą korzystali, już korzystają wszyscy mieszkańcy miejscowości Cibórz. Wyjątkowa chwila, bo dokonana przez najmłodszych. To właśnie w Mikołajki, święty Mikołaj w towarzystwie swoich asystentów, ale także i najmłodszych mieszkańców Ciborza dokonał symbolicznego oddania nowej inwestycji. Inwestycji dofinansowane ze środków rządowych. Był burmistrz, dużo mieszkańców, dzieci przecinali wstęgę, a zarazem mamy spotkanie mikołajkowe. Przyjechał do nas z Warka z burmistrzem Mikołaj, rozdaliśmy słodkości dla dzieci i wiele innych atrakcji. To nie koniec niespodzianek dla mieszkańców Ciborza. Już zapowiedziane są następne inwestycje, ale o tym w kolejnych materiałach filmowych.
W Lidzbarku odbył się tradycyjny jarmark bożonarodzeniowy, tym razem na hali sportowej, która ledwo pomieściła taką liczbę mieszkańców. Jesteśmy na jarmarku bożonarodzeniowym. W tym roku głosem naszych mieszkańców jarmark odbywa się pod dachem. I to była dobra decyzja. Spotkaliśmy się na hali widowiskowo-sportowej. Dopisali niesamowicie wystawcy. Mieliśmy przeszło 40 wystawców. Były to nasze szkoły, instytucje, koła gospodyń wiejskich. Były lokalne stowarzyszenia i dużo, dużo więcej. Frekwencja dopisała. Mieszkańcy bardzo chętnie przybyli. Po pierwsze, aby skosztować znakomitych smakołyków, po drugie, aby cieszyć się znakomitym i pięknym rękodziełem, ale także, aby posłuchać, zobaczyć występujące dzieci i młodzież. Wkrótce poinformujemy o kolejnych świątecznych wydarzeniach. Jeszcze nie ucichło echo lidzbarskiego jarmarku bożonarodzeniowego, a już przygotowano dla nas kolejne atrakcje. Tym razem świątecznie rozbłysł i to dosłownie lidzbarski amfiteatr. W naszym mieście gminie Lidzbark uwielbiamy świąteczną atmosferę, uwielbiamy spotykać się, dzielić się radością, dzielić się miłością, serdecznością. I tak też było dzisiaj. Jak widać, bawiły się świetnie dzieci. Karuzela wiedeńska, żywa szopka, warsztaty piernikowe, szef kuchni, który częstował wszystkich świąteczną herbatą, pyszną zupą grzybową, ale także choinka pod choinkę to możliwość do tego, aby popisać się wiedzą na temat miasta i gminy Lidzbark, aby wziąć udział w losowaniu. I z tej akcji, z tego wydarzenia nikt nie wyszedł z pustymi rękoma. Nasi mieszkańcy wygrali choinki, które trafiły do lidzbarskich domów. To nie koniec świątecznych atrakcji. Wielkimi krokami zbliża się zapowiedziany przez burmistrza koncert promujący pierwszą lidzbarską płytę świąteczną, na który już dziś serdecznie zapraszamy. W tym roku Lidzbarskie Liceum Ogólnokształcące obchodzi swoje 50-lecie istnienia. Z tej okazji uczestniczyliśmy w pięknym jubileuszu i odsłonięciu wyjątkowej ławeczki. Miał miejsce historyczny moment ślubowania, przyjęcie ślubowania pierwszej klasy liceum Oddziału Przygotowania Wojskowego. To nowi uczniowie, nowi kadeci, którzy złożyli przysięgę i będą kształtowali w sobie te piękne wartości, jakim jest patriotyzm, jakim jest szacunek do symboli narodowych. Kształtujemy postawy, uczymy przygotowania wojskowego. Mamy świadomość, że pozwoli nam to na zachęcenie młodzieży do wojska. Posługujemy się pewnym sloganem: co zasiejesz, to zbierzesz. Inwestujemy w coś, co w naszej ocenie w dalszej przyszłości da nam pewien wymierny efekt. Szkole i całej społeczności szkolnej życzymy kolejnych pięknych jubileuszy i absolwentów, którymi jak dziś można się będzie chwalić w całym kraju.